Powiem wam panowie, ogniseczko się pali, klimacik jest, limberek. Dobre dziadostwo, ale jak ja wam powiem, mordy moje, jak ja się zagrał już tego nowego stalkera, to nawet nie wiecie. Hello, motherfucker. No i lecimy, słuchajcie, siemandero. Troszkę było trzeba było czekać, ale mam już gier na dwa odcinki. Dzisiaj paczka 10 gier na jeden odcinek. Kolejny odcinek będzie, myślę, że w ten weekend postaram się go ogarnąć. Słuchajcie, taki wielki boksik przyszedł. Gry kupowane wspólnie z użytkownikiem PSX Fan. Oczywiście wielkie, wielkie dzięki dla niego za to, że udało mu się ogarnąć, wysłać mi tą pakę. I oczywiście, że kupił to ze mną wspólnie na spółę, więc koszty wysyłki były też niższe. Ja wam zaraz pokażę wszystko, co tutaj było poza jedną grą, bo tą jedną grę kupiłem osobno. A zaczniemy może od tytułu, który był przed intrem. Słuchajcie, jest to import. Gra, o której w ogóle nie wiedziałem, że będzie powstawała, że ma wyjść, bo to był taki, w sumie nikt nie wiedział z graczy, bo nie było żadnych zapowiedzi, po prostu na pokazie Microsoftu taki było buch, gra taka i taka, Stalker i ciach, już można od dzisiaj ją kupić i od razu się pojawiła i na PlayStation Store i na sklepie Microsoftu. W dniu premiery chyba może byłem kupić za 80 coś zyla cyfrowo, ale wiecie, że ja nie jestem fanem cyfrowy, chciałem kupić sobie pudełko. Oczywiście przychodzi tutaj, tak jak zawsze, elegancko Azja i wersje pudełkowe z krzakami, bo to oczywiście jest gra tutaj z krzaczorami, ale akurat to nie jest duży problem, bo sama gra ma język angielski i też ma język w pełni polski, chyba że napisy same polskie, tak mi się wydaje, nie wiem czy ma lektora, nie sprawdzałem tego jeszcze, będę to odpakowywał, bo na pewno będę chciał zagrać w Stalkera. Mamy tutaj trzy części właśnie gry. I to jest tak, Cień Czarnobyla, Czyste Niebo i Zew Prypeci, chyba tak to powinno być. Nie wiem, czy są takie samodzielne duże dodatki, czy są oddzielne części, bo de facto dwójka dopiero będzie wychodziła i ta gra ma promować właśnie, przypomnieć o tej dwójce, która jest dosyć długo robiona, wiadomo, gra mogła już dawno wyjść, właśnie, ale niestety wojna na Ukrainie, no i niestety developing się posunął, ale gra ogólnie powstaje, już jest na chyba etapie końcowym. W dniu premiery będzie dostępna na Game Passie. Niestety ja, jak i dużo osób fanów PlayStation, będzie można mogło się tam obejść smakiem, chyba że na starym Xboxie mi odpalić, ale wątpię, na tym X-ie moim. Ale mam nadzieję, że będzie to czasowy ekskluzyw i w końcu też gracze PlayStation będą mogli zagrać w Stalkera 2. A tutaj, tak jak mówię, nigdy w to nie grałem, to jest wersja PC-towa, która nigdy nie wyszła na konsolach, więc tym bardziej mi to cieszy, mówię, tytuł, na który nie czekałem, a którego potrzebowałem, bo mało jest FPS-ów takich staroszkolnych, a ja po prostu uwielbiam, także wrócę trochę do czasów sprzed lat, kiedy ludzie się zachwycali tą grą. Oczywiście jest to FPS-ik, gdzie właśnie sterujemy, gramy takim właśnie stalkerem, to jest taki jak siłowca artefaktów i chodzimy po właśnie Czarnobylu, po zonie, tam są jakieś anomalie, jakieś mutanty, także gierka spoko, na pewno będę chciał w to zagrać. I cieszy cholernie właśnie takie wydanie. Nie wiem, czy wyjdzie w pudełku na Playa 5, ale ja już mam swoją kopię do grania. Koszt około 200 zł sprowadzenia, no to wiadomo, jeżeli się kupuje gdzieś tam wspólnie, ale no mimo wszystko, no jest to, mi się wydaje, dobra cena jak za 3 gierki. No i przede wszystkim fizyczne wydanie po polsku. Dobra, zanim pójdziemy do gier, bo ostatnio zapomniałem się pochwalić, bo już od miesiąca u mnie to leży. Słuchajcie, kupiłem sobie też kontroler, jak wiecie, ja często kupuję sobie gadżety, tu może go pokażę, kamerka mi go fajnie chyci. Jest to pad do Xboxa z manetkami firmy Skuf, nie wiem jak to się poprawnie czyta. To są panele takie, czyli panele, to są pady robione na pod zamówienie pod klienta troszkę, tak jakby. Mają, są mocno modyfikowane, o powiedzmy tak. I tutaj ten panel też można zdjąć, ja wam zaraz to wam go pokażę. Wymienić analogi, nie trzeba go rozkręcać. Tu jest taki małe wgniecenie i uchwyt z prawej strony. Czekajcie, bo paznokci obcięłem i nie mam teraz jak tego podnieść. Normalnie to delikatnie schodzi, czekajcie. O, udało się, dobra. Ten panel zeszedł. On łapie się po prostu, łapie się na magnesy. Jeżeli chcemy jakiś inny rysunek na tym
właśnie naszym panelu, to możemy sobie po prostu wykupić ze strony panel. Analogi są ściągane, także my możemy sobie je wymienić na inne. Ja tutaj pokażę wam w zestawie, dostałem jeszcze klucze do wymiany, bo tam możemy wymieniać. Powinno złapać ostrość na tym. O, i oczywiście pleciony kabel do podłączenia przewodowo. Ja i tak w większości gram padów podłączonych przewodowo. No i jeszcze dodatkowo tutaj w zestawie były dwie manetki. Niestety boli mnie to, znaczy dwa analogi, boli mnie bardzo, że nie ma po prostu kartonu. Jestem fanem pełnych zestawów, ale kupiłem to, tego pada, skusiłem się na niego. Przede wszystkim z tego względu, że to jest właśnie propadzik i kosztował mnie tylko 100 zł i ma te właśnie manetki tutaj. Do niektórych gier to się naprawdę świetnie nadaje. Poza tym posłuchajcie, jak to klika fajnie. No po prostu miód na moje uszy. Elegancki padzik, koszt 100 zł, gdzie normalnie pełen komplet, byśmy chcieli takiego nowego kupić, to musielibyśmy by wydać powyżej chyba 600 zł. Przemianę tak kosztowały na premierę nawet koło tysiaka. Także w mojej ocenie super zakup. Będzie na pewno do mojego Xboxa tutaj dokupywany. Znaczy do ogrywania. I teraz tak. Będę leciał powoli, wyciągał te gry, co tam po kolei leci. Pierwsza gra, trochę w topa. Ale słuchajcie, ja tego nie kupiłem. To jest bonus gratis, który dostałem do paczki, którego się nie spodziewałem, oczywiście za który bardzo dziękuję. I czemu właśnie mówię, że tego nie kupowałem? Słuchajcie, to jest krab na poziomie właśnie tego Golluma, właśnie Golluma. To są takie dwie, które można postawić obok siebie i nie będziemy wiedzieli, która z tych gier jest większym szrotem. Obydwie są paskudne. Także tutaj nie wiem, czy twórcy nawet by się chcieli pochwalić w CV takim, że brali udział w tworzeniu takiej gry, chyba że jakby aplikowali na Szambonurka, to wtedy mogliby wskazać, że robili przy tej grze i na gównie się znają. Oczywiście żart. Ale tytuł strasznie słaby, nawet Energik zrobił o nim niedawno właśnie zagrajmy w krapa, nabijał się z tego tytułu, no po prostu totalne dziadostwo. I pytanie, czemu ja to w ogóle kupiłem, czemu ludzie kupują, wiedząc, że to jest taki szajs. Ta gra bardzo szybko staniała, chociaż teraz nie wiem, ile ona stoi. Golum też bardzo szybko staniał, bo chcieli się pozbyć tych pudełek, jak już wyszły te niepochlebne recenzje, ale właściwe. To jest, jak ja to nazywam, efektem Godzilli, słuchajcie. Godzilla, jak większość osób kojarzy, to jest jedna z droższych gier na Playa 4. No może nie jakaś taką turbo droga, ale tak z 7-8 stów, nie wiem, przynajmniej jak ostatnio sprawdzałem, trzeba było za nią dać. A jest to gra właśnie też z poziomu tych bardzo słabych gier, która słabo się sprzedała, no i z uwagi, że się słabo sprzedała, mało egzemplarzy, no to wszyscy tego potem szukają i ludzie kupujący właśnie King Konga, czy kupujący powiedzmy Golluma też liczą na to, że te gry się słabo sprzedadzą, że część kopii, nie wiem, gdzieś tam zakopią na pustyni, podpalą w jakiejś stodole, bo nikt tego nie kupi, zostanie kilkanaście tych tysięcy kopii jakichś tam na świecie, które kupili zapaleńcy i potem ceny będą rosły w górę, tak? To jest taki typ myślenia właśnie co do takich gier. Tak jak mówię, no ja czasami jak jest tanio, powiedzmy Golluma kupiłem za 4 dychy nowego folii, rzuciłem na półkę. Szczerze mówiąc, dużo mi to nie kosztuje, a faktycznie, jeżeli będzie jakiś taki za jakiś czas motyw, że ta gra podrożeje, no to będę miał fajną, drogą grę. A miejsca jakoś tam mi nie zajmuje, póki co mam, także Kong leci zaraz na chwalebne miejsce obok Golluma i obydwie będą po prostu cieszyły oko. Ale słuchajcie, będą lepsze tytuły, to że się tak słabo zaczęło, to nie znaczy, że później będzie lepiej, bo tu będą 4 gry z Limited Runa z wyprzedaży, które za chwilę wam pokażę, które po prostu są mega sztosiwami. Ale jeszcze, póki mamy ten niski, słaby poziom, to jeszcze chwilkę go zachowajmy. I gierka, na którą też namówił mi PSX Fan, kosztowała mnie tylko 50 zł i to był główny argument, żebym to kupił. To jest jakaś wizual novela. Estia Soft, nie mam pojęcia, ile tego kopii wyszło. Ogólnie takich gier nie biorę, tak mówię, no 5 dych, mówię, dobra, niech będzie zapychacz, tak mówię, wizual novela, w którą ja na bank nie zagram, to jest gra po prostu totalny zapychacz na półkę, też mi się zdarza takie gry kupić, mało ich co prawda mam, ale zdarzają się właśnie, że kupuję takie, o, może tu złapię ostrość, takie też tytuły u mnie się trafiają. Tyle co gameplay wam pokażę, co będzie leciał gdzieś tam w tle. To tyle z tej gry. Nie mam pojęcia, o czym to jest. Jakieś tam chyba romanse, sranse, jakieś wampiry.
poziom niski jak Zmierzch, także pozdrawiam fanów Zmierzchu. Dobra, i lecimy teraz z tłuściochami. To sobie tutaj... Oh, gierka, którą mam, ale mam ją na Switcha. Oczywiście Devolver Digital. Ja gierki od Devolverów staram się zbierać wszystkie, przynajmniej chciałbym mieć wszystkie od nich. Lubię tą bardzo firmę, ich takie podejście lightowe do właśnie ich prezentacji. Jak ktoś widział kiedykolwiek ich prezentacje właśnie gdzieś tam na jakichś targach czy wideo, to mają bardzo specyficzny humor, tam muszą spoko ludki pracować. I tutaj mamy też horror, to jest z Limited Runa numer 400, tak? 458, nie wiem czy to mi złapie ta kamerka. 458. Ja kupiłem to chyba nie wydanie Limited Runowe, bo też było wydawane przez inną firmę. Mam tą grę na Switcha, ją kupiłem wtedy poniżej stówki, 6 dych chyba dałem. No niestety za tego trzeba dużo więcej dać za tą gierkę. Platformer 2D, pikseloza, czyli platformer. Gramy takim jakimś zmutowanym, nie wiem, kosmitą, blobem, który zabija naukowców w laboratorium, przemieszcza się jakimiś tam kanałami i my gramy tym złym, tym potworem, który jakby mutuje i pożera tych naukowców w bazie wojskowej. Też nie jest to chyba długa gra, ale tak jak mówię, bardzo fajna, klimatyczna. Będę chciał na pewno zagrać. No i tytuł, mówię, na który chorowałem od dłuższego czasu. Wrócił na tej wyprzedaży z Limited Runa. Za chwilę powiem, o co tam chodziło dokładnie, bo te gry były już wyprzedane wszystkie, ale przypuszczam, że jeżeli na przykład gracze zamówili, bo to były zamawiane gry, składane zamówienia, ileś tam kopii było zamówionych przez graczy, powiedzmy, nie wiem, 1200, tak to jest, mówię w cudzysłowie, no to powiedzmy ci, którzy z Limited Runa to zamówili, powiedzmy ich 1500 i mieli nadmiar, żeby było pewne do pełnej liczby, i to na nadwyżki, przypuszczam, że oni mają magazynowane, co jakiś czas robią takie właśnie akcje pokroju wyprzedaż, coś tam i wrzucają te tytuły, które już nie są dostępne, żeby ludzie mogli sobie kupić. No i tak te właśnie kilka gier, które już nie było nigdzie dostępne, chciałem przepłacić na eBayu, kupiłem i zaraz wam pokażę. To były chyba bodajże 4 gry, na które mocno chorowałem, na które mocno chciałem mieć. No i oczywiście udało się kupić poniżej tych cen już teraz eBayowych, za które musiałbym dać. Także ten tytuł bardzo cieszy. Dobra, ale jeszcze wrócę do tytułu, który tak do tych klimatów Stalkera. Udało mi się trafić coś takiego. Mianowicie jest to gierka w edycji takiej troszkę, jak mówię, steelbookowej, deluxe. Ja tutaj tak pokażę. Jest to Metro Aurora Edition. I created the order to save people. All people, Artyom. It's your turn now. Ja Metro przechodziłem na premierę, troszkę po premierze kupiłem sobie chyba wersję na Playa chyba 4. Ona dosyć szybko staniała. Nie wiem z jakiego tam powodu, ale może było dużo kopii na rynku. Kupiłem używkę, przeszedłem, gierka jest świetna, ja uwielbiam Metro, zarówno te wcześniejsze części, tam było chyba 2033 i Last Light, coś takiego, bo one wyszły pierw na Playa 3, ja sobie ogrywałem je na Playa 3, potem wyszła kompilacja tych dwóch części właśnie na Playa 4, to przeszedłem sobie jeszcze raz, bo po prostu klimat jest naprawdę obłędny. Metro, jeżeli ktoś lubi FPS-y i taką imersyjność, to po prostu Metro, tamte zakładanie masek, wymienianie filtrów, te pompowanie broni, mamy broń też pneumatyczną na przykład, to wszystko robi taką robotę, po prostu chodzenie z zapalniczką, żeby sobie zobaczyć gdzie ogień, gdzie mamy wyjście właśnie w tych tunelach Metro. No tutaj niestety w tej części jest troszkę inaczej, bo mamy jakby naszym głównym pojazdem, to jest z lokacji do lokacji przemieszczamy się właśnie tą lokomotywą chyba parową bodajże i mamy takie półotwarte lokacje. No te otwarte lokacje nie są tak fajne jak te właśnie klaustrofobiczne Metra, ale tak jak mówię, no też nie narzekam, bo to jest świetny tytuł. Tak jak mówię, mam jeszcze wersję na Playa 5 w edycji tam Game of the Year, gdzie są dwa dodatki, ale one są w formie cyfrowych kodów. Mam to w folii, co prawda też kupiłem chyba za 50 zł, bo była dosyć niska cena, więc nawet jeszcze nie odfoliowałem, muszę kiedyś odfoliować, ograć te dwa właśnie dodatki, no bo te kody i tak wyparują za jakiś czas, bo one mają tam jakieś daty przydatności. Co znajduje się w tej edycji, żebym też się nie rozgadywał? Kupiłem ją na Vinted, 60 zł, więc mega zakup dla mnie, oczywiście, bo długo szukałem tego. Obwoluta, właśnie chciałem, żeby przyszło mi kompletna i uwierzcie mi, przyszło mi w idealnym stanie. Tutaj mamy ten taki box ochronny, metalowy właśnie, a w środku jest steelbook z grą i artbook. Steelbook jest całkiem przyjemny, na froncie Metro Exodus, tutaj mamy
tą całą właśnie metalowy kolekcjonerski case. Gra oczywiście manual, nic szczególnego. No i to, co ja zawsze powtarzam, że lubię, jeżeli mam wybierać między artbookiem, soundtrackiem, uwielbiam artbooki, soundtracki niekoniecznie, bo tak jak mówię, mi to raczej swoje ucho nadepnął. Nie słucham za często muzyki, a artbooki lubię, bo kiedyś malowałem, rysowałem, szkicowałem, także lubię zawsze gdzieś tam fajne arty. I tutaj właśnie jest z artami koncepcyjnymi, właśnie z bohaterami, z miejscówkami, z lokacjami, tam jakimiś potworami. Także artbooki dla mnie zawsze jest na plus taki zestawik. Także komplet właśnie Metro udało się wychwycić, z czego jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Dobra, czekajcie, po prostu tylko wrzucę. Dobra, to byłaby piąta pozycja i sięgamy do kartonu. Tu już chyba będą w większości limited runy, będzie jeszcze jeden import, ale po kolei. Może zacznę bez importów jeszcze i nie limited runów pozostałych. Edycja Dead Cell Castlevania. Powiem wam, jestem wielkim fanem. Mam tą Castlevania, mam tego Dead Cella. Ja już mnie ten tytuł zaintrygował od momentu, kiedy on był we wczesnym dostępie właśnie na Steamie. Potem wyszedł na konsolę, oczywiście w tym wydaniu takim podstawowym, wyszły dodatki. Tutaj słuchajcie, jest chyba z 5-6 DLC, to jest takie wydanie ostateczne po prostu, łącznie właśnie z dodatkowymi bohaterami. Tam chyba są bardziej skórki tak naszego głównego bohatera, ale mamy kilka DLC-ków, tam bohaterów, także będę chciał ograć, bo przeszedłem całą podstawkę. Oczywiście tam jak grałem w podstawkę, to miałem poblokowane, widziałem, że mogę gdzieś pójść do innej lokacji, ale nie mogłem tam pójść, no bo nie miałem wykupionych tych właśnie DLC-ków, a tutaj już mam pełne wydanie, wszystko z tego, co doczytałem, jest na płycie, nie ma żadnych kodów. Było też, że chciałem kupić takie wydanie większe, w takim wielkim boksie, z jakimiś pocztówkami, ale stwierdziłem, że jednak odpuszczę. Ta gra mnie kosztowała coś poniżej 100, gdzie wiem, chyba około 90 zł całkowity koszt, więc się skusiłem, bo tak właśnie to często obserwuję ceny, jak ta gierka się wahają, spadło do 90, mówię, biorę, okej, uwielbiam ten tytuł. I cieszę się właśnie, że mam go w kolekcji, bo naprawdę to jest świetny rogalik, taki, który właśnie powtarzamy za każdym razem, każdy run jest troszkę też inny, ale postać jest bardzo responsywna, fajnie się walczy, także tytuł naprawdę świetny, dużo jest tu takich ukrytych jakichś przejść, znajdziek, naprawdę dobra rzecz, co tu mamy, dobra, kolejny tytuł. Tytuł, który od jakiegoś czasu gdzieś tam szukałem, jest to gierka Lunark. Powiem wam, ja też tą grą się zainteresowałem w momencie, kiedy właśnie zobaczyłem pierwszy gameplay z tej gry. Bo od razu na myśl przyszedł mi stary Prince of Persia, od razu przyszło mi na myśl Another World, i tu jest taka, jak to się nazywa, rotograf, kurde, nie pamiętam jak dokładnie się nazywa to ten styl robienia grafiki, czyli na nagrany film, tak jak to robili w Prince of Persia, nakłada się po prostu piksele i tak się animuje jakby ruchy postaci, także tu mamy bardzo dosyć krótką grę, bo ten Lunark jest gromna na bodajże od 2 do 5 godzin. Jest to taki action filmowy platformer właśnie. Nie wiem, ile osób przy tym pracowało, ale raczej niedużo. Jest to numer 047, jeżeli chodzi o Limited Runa. Ale naprawdę bardzo fajna grafika. Mówię, mi to pierwsze, co to się to wrzuciło w oczy, właśnie te animowane przerywniki, te animowane ruchy bohatera, właśnie bardzo podobne, tak jak w Prince of Persia. I mówię, muszę to mieć, szukałem. Oczywiście na eBayu, no bo to już stary właśnie wydanie. I nagle Limited Run robi wyprzedaż. Oczywiście nie starczyło mi na wszystko, co bym chciał z tej wyprzedaży, więc musiałem wybierać. Wziąłem akurat tego Lunarka, wziąłem tego Cariona i jeszcze dwie gry, to za chwilę wam pokażę. Ale tak mówię, no bardzo fajna gierka. Rzadko widzę, żeby ktoś wrzucał to, że sobie ją kupił. A ja mocno cieszę się, że to trafiło do mnie. Słuchajcie, gra, na którą chyba najmocniej i najbardziej czekałem, bo tak mnie bolało, że ja nie kupiłem tej gry na premierę. Potem gdzieś zacząłem ją szukać na kanadyjskim sklepie Video Game, chyba Plustaw się ten sklep nazywa. To też się szybko wyprzedała i już zacząłem szukać po eBayach. Mówię, no kurde, muszę tą grę mieć, nie?
Słuchajcie, i to jest właśnie ta gra. Tylko postaram się to sfokusować. Anno Mutatione. Gierka też właśnie w cyberpunkowych klimatach. Gramy barmanką, ale tutaj pierwsze skrzypcze w mojej ocenie też gra oczywiście grafika. Piękna, pikselowa grafika właśnie. Jest to chyba też jakaś ala Metroidvania gierka, chociaż tak jak mówię, nie grałem, nie czytałem fabuły, wiem tylko, że gramy tutaj właśnie jakąś taką barmanką, która biega sobie po tym wielkim mieczem, trzacha się, ale przede wszystkim ta gra kusi mnie stylem graficznym właśnie, jak to wszystko wygląda, także w końcu mam trochę tych pozycji z Limited Runa się u mnie popojawiało. Aha, oczy mi wyłapie aparat, dlatego muszę zasłonić oczy, to wtedy się wyfokusuję chyba na tym. Także ten tytuł cieszy jak cholera. I ostatnia gra z Limited Runa oczywiście. Ten odcinek można powiedzieć na bogato sponsorowany przez Limited Run. A jest to gierka właśnie Blood Rots. Może będzie widać. Blood Rots jest to numer 051 z Limited Runa. Tu może będzie złapie, jak się ja się schowam. Gierka też dosyć krótka, nie jest to jakiś tytuł wybitny czy wybitny. Gierka jest bardzo dobra, ona zebrała bardzo dobre oceny, jeżeli chodzi o właśnie i Steama, czy inne platformy, gdzie to się ukazało. Gramy właśnie chyba jakimś tam wilkiem, którego... wilkiem? Tak, jakimś tam... Mr. Wilk. Jego zdradzili i on się tam mści, dlaczego, i próbuje odkryć, dlaczego go tam zabito. Oczywiście on tam jakiś wraca z zagrobu, ale ogólnie gierka to jest taka typowo arcade'ówka, gdzie po jednym ciosie giniemy, a my tam rzucamy jakimiś patelniami, marchewkami, jakimiś siekierami. Taka bardzo szybka właśnie gierka. Też, tak jak mówię, też jest na kilka godzin, ale tak jak mówię, no chciałem to mieć, bo podoba mi się i taki 3D komiksowy styl graficzny. I sam koncept tej gierki właśnie, ja lubię bardzo lubię indyki, zresztą to już wielokrotnie powtarzałem. I ten tytuł u mnie po prostu też jest takim musowym, był do zakupu, więc to były te cztery gry z Limited Runa. Wam jeszcze pokażę tutaj tak na szybko. Właśnie Blood Rots, Anno, Lunark i ten Carrion. Oczywiście on w wersji na Playa 4. Także cztery gierki z Limited Runa. One były już bardzo dawno przeze mnie zamówione, tylko tak jak mówię, no czekałem aż zbierze się taki pełny kartonik i będzie do mnie wysłany. I oczywiście jeszcze trafiła się jedna gierka z Play Asia. Ona też nie jest droga, nie jest długa, ale oczywiście rynek azjatycki rządzi się swoimi prawami. Tutaj nawet krzaki są na obrazku. Nie pamiętam, jaka była nazwa teraz, Bizabi. Ta gra często pojawia się właśnie na PlayStation Store, właśnie w wyprzedażach można ją kupić za naprawdę jakieś tam 9 zł, jeżeli ktoś by chciałby to kupić w cyfrze. Też jest gra na kilka godzin, taka chodzona bardziej, chodzimy, rozwiązujemy zagadki. Gra oczywiście jest po angielsku, to, że to są krzaki, to nieważne, też nie myli, ale ona jest normalnie po angielsku. Nie wiem, czy jest polski język, bo tego nie sprawdzałem, na pewno jest angielski. Sama gra kosztowała 80 zł, więc też nie jest taka duża kwota. Są dwie części tej gry, więc będę musiał sobie drugą w cyfrze, bo na razie chyba z tego co wiem fizycznie wyszła tylko ta jedna część. Druga niestety cyfra, ale tak jak mówię, no to są kwoty rzędu 9 zł, więc myślę, że to nie jest kłopot kupić sobie taką w cyfrze nawet taką grę, bo to jest ile? Mniej niż paczka fajek. No i to by było wszystko, pusty kartonik wyzerowaliśmy, słuchajcie. Ja postaram się jeszcze w ten weekend, bo piąteczek jest, piątek, piątunio. Chcę ze sobą oczywiście coś pograć w Baldura, a mam też kolejny pakiet gier, który też chcę pokazać wam, bo też mam już 10 pozycji takich kupowanych przeze mnie, już gdzieś tam nowszych tytułów, starszych tytułów, ale ogólnie całkiem ciekawe też pozycje do pokazania i omówienia. Także jak wam się podobało, komentarz standardowo, łapka w górę albo w dół, oczywiście, że się nie podobało, bo to wiadomo, nie każdemu wszystko się podoba. No i tyle. Na razie.